Siemanemaneczko widzowie! Jako, że jestem obecnie chory, to i na bardzo chore pomysły wpadam. Wchodząc dziś do sklepu, zobaczyłem, że jest on naprawdę ogromny. A tak się składa, że ja od dawna planowałem już nagrać odcinek, w którym za każdą śmierć w gierce muszę kupić coś ze sklepiku. Jak widzicie, mam nadzieję, że wystarczająca ilość fodolców już jest doładowana i takie turniejowe ustalenia, żebym nie wydał miliona złotych dzisiaj. Maksymalnie dzisiaj mogę rozegrać 10 gier, ale wolałbym jednak troszeczkę mniej. Dlatego, jeżeli w którymś z tych meczy będę drugie miejsce, co najmniej, to mogę przerwać challenge. No bo znacie Manojka, Manojek nie wygrywa mecze solo. Dziś jako, że na siebie wydam dużo, to dla was również mam fajną zabawę. W komentarzu napiszcie swój nick z Epic Games, a do tego pod tym odcinkiem stawcie tak 4572 łapki w górę, to pod tym odcinkiem na dniach rozdam dwa razy po 50 zł PSC. A no i oczywiście kodzik Manojek musi być wpisany, oj tak, tak. Teraz już nie przedłużam, ledwo mówię, ale lećmy do gry. Mecz numer 1 z 10. Małym problemem poza moją chorobą jest też to, że mam aftę i bardzo mi boli, jak mówię. Każdy, kto kiedyś miał aftę, łapkę w górę zostawia, bo to najgorsze jest. Ale też to jest utrudnieniem, że ja tak naprawdę poza grami na telefonie albo innymi dziwnymi rzeczami, to ja, żeby was nie skłamać, to z 2 tygodnie już nie grałem w Fortnite. Kolego, co ty tutaj? Okej, już myślałem, że mnie pokona. Czy no, gdyby bot mnie zabił, to by było trochę siara by było, akurat nie powiem. Ty no, widzę, bo jest ciężko. Mam 14 HP. Dobra, fart. No i wracając do tematu, z 2 tygodnie nie grałem tak w takiego prawdziwego Fortnite. Grałem 2 razy na telefonie, grałem raz 100 widzów na i raz z Gabi, więc no, nie jest kolorowo zbytnio. No ale mam za to nadzieję, że Epic Games zobaczy, że tak dawno nie grałem i da mi troszeczkę łatwiejsze lobby. Żebym nie musiał dzisiaj wydawać tylu pieniążków, tam jest typo. Ty no, chyba tak wcale jakoś ultra łatwo to się nie zanosi, że będzie. Ty, a tam typ leci, co jest? A, okej. Okay. Wiecie co, tamtym wygląda jakby miał jakiś fajny loot, a z tym to się bić to mogę do jutra, więc może tam sobie polecę? Ty no, miał fajny loot, no nie powiem, że nie miał. Dobra, szybko tutaj się leczymy. A, nie mam szmaca. A tamten typ oto spocuch, więc to mi tylko uświadamia, że wcale nie będzie jakoś giga łatwiej w tym meczu. Ty, bo on jeszcze tutaj na dole jest już typ. Kolapsik. Okej, okay, typ się trochę przeraził, że mam spaza, a typ nie ma za dużo maca. O. Nie może być. Wydaje mi się, że zagrałem perfekcyjnie. No to co, zaczynamy od upewnienia się, że kodzik Manojek jest wpisany. I teraz trzeba sobie wybrać jakiegoś skinka. Ja najpierw oczywiście kupię skinki, które mi się podobają i które i tak bym chciał kiedyś może kupić. I jednym z takich skinków jest Joe Balvin, tak on się chyba nazywa. No i sam skin kosztuje 2000, a cały pakiet 2400. No to tego skinka sobie kupmy, tak? No i proszę bardzo, wyposaż, 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 wyposaż i tego nie wyposaż. Co wiem, mam tutaj typka, który kampi się na mnie. No a co, my po pierwszym meczu wiemy już, że nie ma żartów z tym wszystkim, więc plan mój na tą sytuację jest taki, żeby go wybawić z tamtego domku. Ale na razie to wygląda, jakby go już tutaj nie było i faktycznie już wiemy, gdzie jest. Oj, nie dam ci tak uciec. No i co teraz, kumpel? No a że on do podziemia się chowa, no nie, no nieładnie. No i co? Warto było się chować? Nie warto. O, mamy kolejnego typa. Dobra, udało się go zabudować. No i co teraz? No i co teraz? No i co teraz? Trochę mnie to martwi, jak już zacząłem mówić, że jednak ci ludzie coś tam grają, mimo że oczywiście ich pokonuję na farcie. Widzowie, wypatrzyłem oponentów i strzelam do nich, tylko że ten karabin to nie jest najlepszy do takich zabaw. Dobra, jednego z nich zrzuciłem, ale odpalił rifta, więc lecimy za nim. No tak nie za wiele się w tym meczu dzieje, jesteśmy top 12. Dobra, widzowie, mamy UFO i mamy typa, który ma bardzo mało HP, więc chyba powinno się udać go pokonać. Jeszcze tam z innym UFO go nawalamy. Ej, to już nieładne zachowanie z pana strony. To UFO ma bardzo mało HP. Ja bym chyba je rozwalił, co? Okej, to nie takie głupie było wcale. No i co, taki byłeś odważny? Do tamtego typka? To zobaczymy teraz, smajaczku. Zobaczymy teraz, tamto UFO mu odepchamy, żeby nie mógł wsiąść. Oj, bez armorka, biedny. No i co, znowu cię to samo czeka, kumpel. A jednak mnie czekało. No nic, czas na drugiego skinka. Podoba mi się pani konfigurowalna kapitan. Zawsze chciałem mieć jakiegoś skinka z tego zestawu, więc kup zestaw. O, i takim oto sposobem mamy, więc wyposaż i odbierz. Lećmy do trzeciego meczu. Mam nadzieję, że ostatniego. Typo tutaj gdzieś biega i robi jakieś dziwne rzeczy, nawet go już widzę. A na górze jest.
no i leży. Jakiego miał Skarsona? Tylko teraz pytanie, czy on tak tutaj biegał i rzucał te nejdy i inne dziwne rzeczy, dlatego że tutaj są jacyś oponenci, czy tak po prostu sobie lubił to robić? Oby to drugie. O kurde, dobra, los naprawdę tym lutem chce chyba mi powiedzieć, że to będzie mecz, w którym przestanę wydawać. Byłbym bardzo wdzięczny. Co jest grane? Ja naprawdę nie rozumiem, z jakiego powodu w tym meczu się dzieje to, co się dzieje. Ale absolutnie nie narzekam. Ja wiem, że moje ostatnie loty tym oto panem nie były zbyt przyjemne i źle się skończyły bardzo. Oj, o, myślałem, że chce na mnie wlecieć. A tu jest kolejny. Ciekawe. Oj, oj, próbują na mnie usiąść i to wszyscy teraz. Widziałem to na TikToku i teraz chyba każdy próbuje jakichś swoich sztuczek dziwnych. Ta, co się stanie z kulą? Ty, bo tu nie działa grawitacja na tą kulę. To ciekawe bardzo. No chodź się bić, chodź, chodź. No i co? Oj, zaraz umrę. Ty, już prawie umarłem. Kolega dostał heada. A ten dostał dymy, tylko najgorsze, że ja nie wiem, gdzie jest tamten kolegi, tamtego kolegi lód. Znowu dostał. No i leży. I miał aptekę chyba. O, tu jest lód tego kolegi. Dobra, nie wiem, co się dzieje, ale jakimś cudem to wygrywamy, przynajmniej na razie. Mam potki, to tego nie potrzebuję, ale dużą wypiję. Tylko apteki bardziej mi potrzeba. Oj, kolego, przykro mi bardzo. To nie był na pewno Skybase'owicz. Gdyby to był Skybase... Ty, a ten poleciał gdzieś... No, na czpadzie. Gdyby tamten był Skybase'em, to bym go puścił, ale on po prostu chciał lecieć do strefy. No i nie za bardzo bym chciał jednak. W tym momencie każda osoba, która jeszcze żyje w tym meczu, to jest, wiecie, to jest kaska moja biedna zaoszczędzona. Więc nie mogę im pozwolić na takie zabawy. Top 4 już mamy. To technicznie wedle zasad jeszcze dwie osoby. I wygrałem. Mogę to skończyć. Ja tutaj na górze sobie chilluję. Tam sobie chillują kolejni. Ja mogę tak sobie strzelać. No nie da się z tego zabić nikogo. Dobra, dostał. Lecę na niego. Co wie, mamy HGK, więc musimy tego typa tam rozwalić. Oj, na biało jest bardzo. No ale tam poniosi chyba trochę kolegę, coś mi się wydaje. Tutaj też ponosi kolegę. Dobra, widzowie, nie ma. Muszę wygrać ten mecz, żeby móc skończyć challenge. Jeżeli nie wygram tego meczu, to muszę grać jeszcze. Top 2 tutaj nie wystarczy, absolutnie. O, jakby to weszło. No dobra, siada. Co ty tutaj kombinujesz? Ja cię widzę. Ja cię widzę. Bum, bum. Mamy to. Bum, bum. Mamy to. Jak najbardziej. Się udało. I ja sam nie wierzę, że to się udało. Przecież Manojek nie wygrywa solo. Dobra, nie oszukujmy się, jako że zarówno wy, jak i ja byliście pewni, że zagramy 10 meczy. To trochę głupio mi tak kończyć, więc nagrodą Zolina jest to, że zgramy zamiast 10 gier 5 gier. No i teraz, jako że wygrałem, nic kupować nie muszę, ale muszę zagrać jeszcze te dwie gry. Takie bardziej sprawiedliwe w kierunku do was mi się wydaje, więc lećmy. A pan co tutaj wylądował dopiero? O ty! Zostaw, 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 zostaw. A tu jeszcze kolejny. Nie no, oni sobie jaja robią. No to szybko mnie wyjaśnili. A człowiek sprawiedliwym chciał być. No dobra, w takim razie wiecie, co nas czeka. Trzeba kupić skinka. Ja już sobie wybrałem Wonder Woman. Bardzo lubię, ale nie potrzebuję całego pakietu, więc kupmy sobie samego skinka. No i kolejne fałdolce wydane. Ale warto było. No i co tam? Teraz tylko traf, Manojku. Traf. No, trafiłem, ale nie było to aż takie proste. W poszukiwaniu zemsty poleciałem gdzieś tutaj i słyszałem dziwne dźwięki. Nie wiem do końca, co to było. Mam nadzieję, że nie typy. Widzowie, tam gdzieś jest typ. Tylko ja nie wiem, czy ja to rzucę tymi nejdami. Chyba nie. A, on tu przyleciał gdzieś, tak? Nie, no nie denerwujcie. Nie denerwujcie mnie. I po co ja chciałem być sprawiedliwy? No to nie mam wyboru. Powiedziałem A, trzeba powiedzieć B. Mike Lowry. Mike Lowry? Nie wiem nawet z jakiego to filmu, ale to jest Will Smith. Jeden z moich ulubionych aktorów życiowych, więc kupmy go sobie. Jak najbardziej, wyposażam, wyposażam. No i technicznie to był mój piąty mecz, ale te dwa ostatnie zginąłem jak, no nie wiem co powiedzieć, więc jeszcze jeden. No to co widzowie, lecimy z naszym bonusowym meczem. Ja już bonusowo trafiam typów. Mam niebieską pompę, nie chcę mi się czekać, trzeba dojechać i tyle. A tu jest. A, spadłem na sam dół. O, super. Trzeba się podleczyć. A ja już nie mam maca, tak? Nie, no nie, no nie mówcie nawet. Jak można wygrać mecz, a potem 3 razy pod rząd zginąć od tak? To tylko Manojek tak potrafi. Mimo, że już dawno nie powinienem tego robić, no to nie mogę wam tego zrobić. No i wybrałem sobie już skina, kupmy go sobie. Super, wydane pieniążki. Wyposaż. Wyposaż. No i teraz to już naprawdę ostatni mecz. Mam tutaj już jednego z typów, a tam kolejny się kroi, tylko broń mi się z
zmieniła. O, ucieka. A tam ktoś robi dymy jako kierowca bombowca i jego również mi się udało wyjaśnić. I ja, widzowie, mam wielką nadzieję, że wy doceniecie to łapką w górę, taką potężną. O, o. To na razie jeszcze nie doceniajcie, co? Za chwilę będzie się doceniać. Nie, no co to za spocuch? O, jejku! Ale to siadło pięknie, ale był typ dużo lepszy ode mnie. Dobra, teraz już nic nie doceniamy i staramy się to ugrać. A tutaj kto przyleciał? No nieładnie bardzo, z pana strony. Dobra, patrz jak się robię. O, ty miał ten sam pomysł co ja, tylko że on lepiej strzela. No nie wiem co teraz powiedzieć mam. No nic, teraz to już naprawdę ostatnie. I wcześniej mówiłem, że nie potrzebuję tych rzeczy z zestawu, ale w sumie te skrzydła są całkiem fajne. A ja wydałem już tak dużo fałdolców, że aż mi trochę szkoda. Więc kupmy ten zestaw. Ale kozak totalny. I my w tym dzisiejszym odcinku wydaliśmy prawie 10 tysięcy fałdolców. Mimo, że mogłem skończyć ten challenge po trzecim meczu. Jestem głupi, widzowie. Mam jednak nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o subie, pamiętajcie o kodzie Manojek. Ja już nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa.